Adam Ślusarski, program Stan Bezpieczeństwa Państwa, zapraszam. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam. Panie doktorze, mamy różnego rodzaju zabezpieczenia, kody, staramy się po prostu korzystać z tej przestrzeni informatycznej w sposób odpowiedzialny, ale bywa, że czegoś tam nie dopatrzyliśmy lub też padliśmy ofiarą hakera i on najczęściej robi to albo po to, żeby nam uprzykrzyć życie, albo pokazać, że potrafi, ale na bardzo często po prostu żąda pieniędzy. Czyli pytanie, czy jeśli padliśmy ofiarą takiego hakera, to kiedy płacić, jak płacić, ile płacić i czy w ogóle ulec tej presji? Wydaje mi się, że pytając, czy płacić hakerom, nawiązuje pan do tej fali tak zwanego ransomware'u, który przelewa się raz mocniej, raz silniej przez Polskę, Europę, świat. Spróbuję troszeczkę z innej strony, czy płacić hakerom. Tak płacić, ale już wyjaśniam. Przede wszystkim jest pewne nieporozumienie co do samego terminu hacker. W branży używamy rozróżnienia pomiędzy hacker a cracker. Czyli haker to jest po prostu bardzo zdolny człowiek. Zdaje się, że niektórzy mogą jeszcze pamiętać serial, który ja kojarzę z moich lat dzieciństwa, MacGyver, a więc człowiek, tytułowy bohater filmowy, obdarzony niezwykłą inteligencją praktyczną, potrafiący poradzić sobie w zaskakujących sytuacjach, zaskakująco dobrze, używając absolutnie ograniczonego zestawu narzędzi. Zdaje się, że to się nazywa inteligencja praktyczna. W branży tak samo, mianem hakerów określamy ludzi szczególnie zdolnych, szczególnie bystrych, którzy mając to, co mamy w danej chwili, są w stanie wypracowywać narzędzia, metodologie, produkty, które napędzają rozwój całej branży. A więc mamy niedoskonałe narzędzia, ale dopracowujemy się coraz lepszych produktów i technologii. To jest haker. Co innego cracker? Człowiek, który zajmuje się przełamywaniem zabezpieczeń. I tu też trzeba troszeczkę rozróżnić, dlatego że są ludzie, którzy trudnią się tym zawodowo wprost. Zawodowo wprost. Są to ludzie, którzy, jak mówimy, pracują w białym kapeluszu. A więc pracują na zlecenie za wyraźną zgodą właściciela, operatora systemów, które mają być sprawdzane. No, nie ma innego sposobu upewnienia się co do jakości danego narzędzia, niż poddanie go w obciążeniu. I tu nie chodzi tylko o ilość użytkowników, ale o obciążeniu także przez to, że ktoś będzie próbował nadużywać możliwości tego systemu, manipulować jego działaniem. A więc mamy krakerów, potocznie zwanych hakerami, którzy wykonują bardzo, bardzo dobrą robotę. Powiedziałbym jako testerzy jakości. Ludzi, którzy znajdują luki, nim je znajdzie kto inny i wykorzysta je zgodnie z intencją właściciela. Zapewne jest też część ludzi, którzy mają umiejętności i wykorzystują je, mogą je wykorzystywać w innych celach, celach biznesowych, celach niekoniecznie biznesowych, ale być może zaszkodzają komuś rzeczy, których byśmy nie pochwalali. Czy takim ludziom płacić? Etyka podpowiada, że nie. Jeśli nie zgadzamy się z tym, co robią, to raczej nie. Tym pierwszym jak najbardziej. Za ich pracę wynagradzajmy. Teraz wracając do ransomware'u. Przykra sytuacja, bardzo przykra sytuacja. Mogę sobie wyobrazić perspektywę osoby, która jednego dnia ma w pełni funkcjonalny system, drugiego dnia system nie jest absolutnie funkcjonalny i w dodatku rzecz jest na tyle przykra, że pojawia się uprzejma informacja o przelaniu określonych środków, często w kryptowalutach, na podpowiem adres, na pewien numer portfela, z obietnicą, że wszystko zostanie przywrócone do oryginalnego stanu, że dane zostaną odszyfrowane. No, typowe wymuszenie, typowy szantaż. Teraz, czy płacić? Odruchowo powiedziałbym, że nie, bo przecież po co, skoro mam kopie zapasowe? Tak, o ile mam.
O ile mam. Jak ktoś nie ma, no to cóż, myślę, że taki incydent skłoni go, żeby w przyszłości zadbał o nie lepiej. Natomiast tak zupełnie praktycznie zdarzały się przypadki, gdzie instytucje publiczne płaciły ten haracz. Nawet instytucje publiczne. Znaczy z tymi kopiami jest jak jest. Nie rozstrzygajmy tego. Czy płacić? Jeśli te dane, które potencjalnie utraciliśmy, przedstawiają na tyle dużą wartość, większą wartość niż wartość okupu, logika nakazywałaby, że no, trudno, płacimy ten okup. Z drugiej strony nigdy nie ma gwarancji, czy wysuwające żądania wywiąże się ze swojej obietnicy. Przyjmijmy, że tak. To tu mi jeszcze się wydaje, że nie dość, że jeśli ktoś jest dobrze zmotywowany, to musiałby zapłacić, to jeszcze musiałby to zrobić, sądzę, szybko. Jeśli nie jesteśmy ofiarą bardzo wycelowanego ataku, tylko jedną z osób pokrzywdzonych, to możliwe, że tym atakiem już ktoś się interesuje, być może już podejmuje działania przeciwdziałające temu atakowi. Więc może się okazać, że nawet gdybyśmy chcieli zapłacić, to na przykład ta nasza płatność nie będzie skuteczna w tym sensie, że no już jakby autor tego malware'u nie będzie miał możliwości. Nie będzie miał możliwości zdalnej kontroli naszej maszyny i tym samym odwrócenia skutków, które spowodował. A my pieniądze przelaliśmy, więc zdolnym ludziom, hakerom, genialnym programistom, jeśli wykonują dobrą pracę, oczywiście płacimy. Ludziom przełamującym zabezpieczenia zawodowo w celu testowania ich za pełną zgodą właścicieli, oczywiście płacimy, aby jeśli wykonują rzetelną pracę. Tutaj można podać taką troszeczkę może analogię, bo to mamy taki wybór, jeśli jesteśmy sami w lesie, no i delikwenci do nas z nożami, no to mamy wybór, albo się z nimi bić i stracić życie i wszystko, albo dobrowolnie oddać ten portfel. No, ewentualnie drugi przykład, możemy dać się bić w szkole, no ale jeśli się daliśmy raz, to damy się na pewno i drugi raz. Więc warto też stawiać opór. To fakt. Akurat w świecie cyfrowym stawianie oporu tutaj wydaje się rzeczą zupełnie nieodkrywczą i chyba dość prostą. Robimy kopie zapasów. I wszystko zależy od kontekstu i sytuacji. Panie doktorze, tak, dziękuję za przybycie na nasz program. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa.